Dzień dobry. O, jakiś słabo dobry ten dzień jest dla was. Jeszcze taki piękny, słoneczny, no tyle radości powinno to wnosić w nasze życie. Jeszcze raz spróbuję. Dzień dobry. Dzień dobry, no dużo lepiej. Dobrej soboty wam życzę. Niech Pan Bóg wam błogosławi, niech przemawia na różne sposoby. Nawet niech mnie też do tego użyje. A w każdym momencie, gdziekolwiek patrzymy, czy na błękitne niebo, czy na piękne zielone drzewa, niech Pan Bóg wkłada w nasze serca swój piękny obraz, Jego charakter, jakim dobrym i przyjaznym jest Bogiem. Chciałbym moimi słowami, chociaż i tak nie będę w pełni w stanie, ale choć trochę przybliżać to, kim jest ten Pan Bóg, co zaplanował dla nas na tej ziemi, jak można żyć bliżej Niego. Jestem jednym z tych, którzy zostali wyrwani. Każdy z nas został wyrwany, ale ja jestem za każdym razem tak bardzo wdzięczny, kiedy widzę ludzi w problemach, kiedy widzę ludzi gdzieś tam w bagnie i błocie życia, wiem skąd Pan Bóg mnie wyciągnął. Tak bardzo lubię opowiadać o tym, jakim łaskawym, pełnym przebaczenia, litości i cierpliwości jest Bogiem. Bo tylko Jego cierpliwość jest w stanie nas zmienić. Kiedy widzimy Jego dobroć, ona łamie nasze serca. Zaczyna się kolejny rok akademicki. Jest początek października i do Podkowy przyjechało znowu sporo studentów. I właśnie celowo wybrałem ten czas, żeby się tutaj pojawić. Chciałem zapytać, ile osób przyjechało na studia do Podkowy, mieszkacie albo tutaj w akademiku, albo gdzieś w okolicy. Kto jest nowy w Podkowie? Jest kilka osób? Jest kilka osób. Cieszę się bardzo. To dobrze myślałem, że przyjedziecie, bo Pan Bóg zawsze woła w to niezwykłe miejsce. Ja też spędzałem w Podkowie Leśnej kilka lat mojego życia i to były najlepsze lata i zawsze jak tutaj przyjeżdżam, to ja przyjeżdżam jak do swojego zboru. Jesteście moim zborem na zawsze i wiem, że wy, którzy pojawiliście się tutaj, będziecie mieli dobry czas. Pojawiajcie się na spotkaniach, czy to młodzieżowych, tak jak dzisiaj o 16, czy cokolwiek tutaj się dzieje, żeby się z tą rodziną zaprzyjaźnić, bo to jest dobra rodzina. Chciałem mówić dzisiaj o takim ważnym słowie, które zdaje się być obecne w naszym życiu, a szczególnie w takim miejscu jak Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Chciałem mówić o słowie duchowość. Duchowość. Wydaje się, że właściwie całe nasze życie powinno być przesiąknięte duchowością. Czym jest ta duchowość? Chciałoby się żyć takim duchowym życiem. Być może przyjechaliście właśnie do Podkowy Leśnej, żeby wreszcie zaczerpnąć duchowości, zacząć żyć duchowo i w ogóle wszystko, co z tym terminem związane. Kiedy zacząłem szukać w Piśmie Świętym tego terminu duchowość, bardzo się zdziwiłem, bo okazało się, że nie ma go tam ani raz. Ani raz nie można znaleźć tego wyrażenia duchowość. A przecież ona nam się tak bardzo kojarzy, ta duchowość. I będziemy, każdy z nas troszeczkę inaczej sobie wyobrażali tą duchowość. Jedni powiedzą, że duchowość to jest taka odpowiednia mina, taka chrześcijańska mina. I nie, trudno mi będzie może tą minę pokazać, bo ja się zazwyczaj uśmiecham, ale to będzie taka poważna raczej mina, taka wyrażająca duchowość. Albo będzie to jakaś poza. No, taka pobożna poza. Ona też w różnych kręgach będzie wyrażała pobożność. Nie można się kręcić, siedzieć spokojnie, bo duchowość wymaga, że będziemy tutaj porządnie siedzieli, z porządną duchową miną. I każdy z nas próbuje rysować taki obraz duchowości. Czym ta duchowość powinna być? A może to będzie sposób, w jaki się ubieramy? Może niedobry czerwony krawat, może czarny byłby bardziej odpowiedni. Taki porządny, duchowy, czarny krawat. To byłby najlepszy. A może duchowość to będzie odpowiednia poza, kiedy się modlę. Bo kiedy się modlę, to powinienem uklęknąć. A może nawet paść na twarz i wtedy dopiero będzie porządna, duchowa modlitwa.
A może kiedy wreszcie się wezmę za ewangelizację? Kiedy zrobię to, co zaplanowałem i rozdam 1000 ulotek, to wtedy wreszcie ta moja duchowość zacznie żyć we mnie. A może kiedy rozstanę się ze wszystkimi moimi życiowymi problemami i używkami, to wtedy ta duchowość wreszcie się odezwie we mnie. Kolejny rok akademicki, kolejne oczekiwania, kolejne wyzwania, żeby wreszcie stać się duchowym człowiekiem, żeby ta duchowość wreszcie odżyła. Jedyny problem, tak jak już powiedziałem, że tego terminu nie ma w Piśmie Świętym. Raczej kojarzy się z religiami Wschodu i New Age. To tam duchowość znajdziemy i możemy czerpać pełnymi garściami. To tam duchowość to jest właśnie taki wyższy stopień oświecenia. Jak człowiek tak będzie wchłaniał w siebie dużo duchowych materiałów, to w pewnym momencie tak spojrzy jakby lekko z góry na wszystkich i na wszystko i rozejrzy się i powie: ale jestem duchowy, unoszę się już nad powierzchnią, a ci wszyscy inni, oni tacy nieduchowi, a ja wreszcie taki duchowy. W chrześcijaństwie również pojawiają się takie trendy. Już na samym początku jeszcze chrześcijaństwo było w powijakach i pojawiła się gnoza. Tak, dzisiaj historycy Kościoła określają ten ruch. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa gnosis, czyli wiedza, poznanie. Chrześcijanie to nie byli chrześcijanie, chociaż oni używali imienia Jezus, chociaż nawet czerpali z ksiąg świętych, to tam tym właściwym momentem to było takie oświecenie, takie szczególne namaszczenie, gdzie człowiek czuł się lepszy od innych. I wtedy był właśnie tym duchowym człowiekiem. Patrzył i ci wszyscy to tacy zwykli zjadacze chleba, a ja taki duchowy, unoszący się nad powierzchnią. Wreszcie wiem, jak to jest być blisko Boga, a ci wszyscy grzesznicy wokół nas. Być może macie wrażenie, że jakbym trochę wiedział, o czym mówię. Bo sam będąc w seminarium, miałem swoje oczekiwania. Chciałem być mistrzem ewangelizacji, chciałem być mistrzem polemiki teologicznej, tak żeby Pismo Święte znać na wyrywki i żeby się samo aż otwierało, znać najlepiej na pamięć. To było moje wyzwanie. Chciałem być duchowym człowiekiem. Lepszym od innych. Wiecie, kiedy tak człowiek brnie i brnie dalej, to jeżeli Pan Jezus nie stanie na naszej drodze i nie pokaże nam, kim tak naprawdę jesteśmy i do jakiego duchowego high levelu zmierzaliśmy, że to nie jest droga biblijna, to możemy się tak zapędzić, że w końcu nam się będzie zdawało, że już stanęliśmy na szczycie, a tak naprawdę będzie to nasze dno. Bo kiedy czujemy się usatysfakcjonowani naszym duchowym życiem, kiedy osiągamy jakąś duchowość, która nam się wydaje, że jest tym miejscem, do którego powinniśmy zmierzać, to znaczy, że beznadzieja jest w naszym sercu. I nie mam na myśli nowonarodzenia. Nowonarodzenie to jest stan, kiedy człowiek, widząc swoją biedę i beznadzieję, nędzę duchową swojego serca, przychodzi do Boga, prosząc o nowe i lepsze życie, a Pan Bóg, kiedy przychodzi, zaczyna nas zmieniać i zmieniać. I tak naprawdę im bliżej Boga jesteśmy, to cały czas widzimy swoją beznadzieję. Cały czas Pan Bóg nam obnaża nasz egoizm, nasze zachowania, które nie są doskonałe. Cały czas widzimy swoją słabość. To są te dwa kierunki. Im bliżej Boga jesteśmy, tym lepiej widzimy, jacy my jesteśmy i widzimy kontrast pomiędzy nami a świętym Bogiem. I widzimy naszą zależność od Niego. Widzimy Jego łaskawość dla nas. Widzimy Jego przebaczenie dla nas każdego dnia. A ta duchowość, ludzka duchowość, to pragnienie bycia gdzieś wyżej i unoszenia się i oddychanie tą świętą atmosferą, tym powietrzem, który jest tylko dla mnie, a wszyscy inni to tacy grzesznicy, którzy w ogóle szkoda miejsca w kościele. To jest ten drugi kierunek. Kierunek pychy, dumy i zarozumialstwa.
a duma to początek grzechu w całym wszechświecie. Jeśli szukamy Bożych definicji, jak wygląda człowiek, który chodzi z Bogiem, nie znajdziemy, tak jak już mówiłem, tego terminu duchowość, ale znajdziemy obraz człowieka napełnionego duchem. I tak możemy otworzyć fragment z listu do Galacjan. 5 rozdział, bardzo dobrze znamy te fragmenty. 5 rozdział, wiersz 22 i 23. Apostoł Święty Paweł napisał tak. Owocem zaś ducha są miłość, duchowy pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To jest bardzo praktyczne, o czym mówią te słowa. Jacy jesteśmy, nie co czujemy, jak wyglądamy, jaką mamy minę, jak się ubieramy, co jemy albo czego nie jemy. Biblia mówi o człowieku, który napełniony jest Duchem Świętym, który jest łagodny, cierpliwy, wstrzemięźliwy, uprzejmy. Grzeczny, subtelny, szczery, gorliwy. Pójdź do kogoś bliskiego, a może nie bliskiego, do tej osoby, którą akurat Pan Bóg daje ci na myśl i pociesz go. Uśmiechnij się, wyciągnij rękę. Poproś o przebaczenie, spróbuj się pojednać z kimś. To są działania człowieka pełnego ducha. To nie mina, to nie świadomość bycia lepszym od innych, to nawet nie znajomość Pisma Świętego na pamięć. Aczkolwiek znajomość Pisma Świętego jest tak kluczowa, bo bez studiowania Pisma Świętego będziemy sobie wyobrażali tego duchowego człowieka unoszącego się gdzieś tam jak aniołowie eterycznie, a tymczasem Pismo Święte sprowadza nas na ziemię i mówi: człowieku, zobacz jak żyjesz, jak traktujesz innych, a przede wszystkim jak traktujesz tych najsłabszych, bo to jak traktujemy najsłabszych w najlepszy sposób pokazuje, jakimi duchowymi ludźmi jesteśmy, jakie relacje są w pracy, w szkole, no i w domu. List Jakuba, 1 rozdział, wiersz 27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Pomoc dla sieroty i wdowy. Takie zupełnie praktyczne działania. Nie ma tutaj nic o tym unoszeniu się, o jakimś czuciu. Bo życie z Bogiem to nie perfumeria, to nie wyczuwanie duchowych emocji, ale to chodzenie po ziemi i działanie dla drugiego człowieka. Jeżeli Pan Bóg zamieszkuje nasze serce, jeżeli widzimy swoją nędzę, to zobaczymy też, że drugi człowiek też jest w biedzie. Łatwiej nam będzie rękę wyciągnąć i pomóc. I kiedy to jest takie zupełnie naturalne, kiedy tak po prostu żyjemy. Pismo Święte mówi o normalnym życiu, codziennym, o codziennych relacjach. Tak jedna z moich ulubionych historii, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Tam jest historia o miłosiernym Samarytaninie. Szedł sobie człowiek z Jerozolimy do Jerycha. No po co on tam szedł? Mógł iść z kimś, a nie tak, jakaś nieprzyzwoita godzina prawdopodobnie była. Napadli go, może miał za dobre ciuchy. No sam sobie zawinił. A później, no znamy te porównania. Bo tam szedł kapłan, szedł lewita, szedł pastor, później starszy zboru, na nabożeństwo się spieszyli, przechodzili obok, ale byli zbyt zamyśleni swoimi teologicznymi rozważaniami o księdze Jeremiasza na szkołę sobotnią, a może pastor jeszcze kazanie w głowie sobie powtarzał. No po co tutaj zajmować się człowiekiem, a może poganin jakiś? No i wreszcie pojawia się ten Samarytanin. Cała historia moja ulubiona, ja tak lubię do niej wracać. Ten Samarytanin, ten heretyk jeden przechodzi i ulitował się w swoim sercu. Ktokolwiek spojrzał na Samarytanina, to mógł pomyśleć sobie,
jak Pan Bóg pozwala, żeby ci Samarytanie chodzili tutaj po naszej ziemi. Że Pan Bóg tam jakiś piorunów nie ześle na tą Samarię. Toż to takie zgorszenie. Niby w Boga Jahwe wierzą, a wszystko na opak. Gdzieś tam na swoich górach ofiary składają. Heretycy jedni. I ten heretyk okazuje się w tej przypowieści Pana Jezusa jest tym, który jest miłosierny, który jest według Bożego serca. I po prostu działa, nie unosi się gdzieś tam nad powierzchnią, idzie po tej zakurzonej drodze i gotów jest się schylić nad tym słabym i w potrzebie. W księdze Izajasza w 1 rozdziale i 13 wierszu Pan Bóg mówi: obrzydły mi wasze sabaty. Mówiąc to do Izraela, który spotykał się w świątyni. I nieraz i mnie się zdarzało, łatwiej jest mówić o sobie. I tak szedłem na nabożeństwo i była sobota i mówię: Panie Boże, jak to dobrze jest wiedzieć, że to jest Twój sobotni dzień. I tak idę i widzę, jak ludzie tam z łopatą gdzieś, a to rów kopią, ktoś tam zamiata. I mówię: Panie Boże, a Ty nie grzmisz, no. W tym świętym sobotnim dniu. I to są takie momenty, kiedy człowiek gotów pomyśleć, że jakiś lepszy jest. Bo Pan Bóg nam objawił kawałek swojego nieba i swojego królestwa i wtedy od razu pycha gotowa się rozwijać, która tam cały czas tylko czeka i kiełkuje. Czeka na to, żeby ją tam podlewać. A ona w sercu jest. Obrzydły mi wasze sabaty. Możemy pięknie się ubierać w sobotę, ale i tak rzeczywistością jest to, kim jesteśmy na co dzień. Panu Bogu nawet nasza ewangelizacja może się nie podobać. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i wierszu 15 czytamy takie słowa: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I znowu najłatwiej będzie mi mówić o sobie. Pamiętam, kiedy przeczytałem Wielki Bój i dowiedziałem się, że Pan Bóg ma swoje przykazania i że zostały zmienione, to moją krucjatą było to, żeby oczywiście wszystkim o tym powiedzieć. Moja gorliwość nie odbiegała gorliwości inkwizytorów. Gotów byłem odwiedzić wszystkich moich znajomych i powiedzieć im, że chodzą do kościoła w niewłaściwy dzień. A później zaraz przechodziłem bardzo płynnie. Najpierw Księga Daniela, 7 rozdział, mały róg, a później Księga Objawienia. I tam po kolei bestie i nierządnice. To był bardzo zwarty wykład, żeby powiedzieć o tym, że są na złej drodze. Powiem szczerze, że nikt z tych osób, którym taką gorliwością głosiłem niby Ewangelię, nie poczuł powołania, żeby pójść za Panem Jezusem. Bo nie Pana Jezusa głosiłem. Głosiłem moje racje. To dobrze jest mieć rację. To człowiek się czuje taki znowu trochę lepszy. Mieć rację. Się z kimś spotykam, rozmawiamy. On nic nie wie, a ja tutaj otwieram w 10 miejscach Pismo Święte. Z lewej, z prawej, prosty, sierpowy człowiek leży, to jeszcze go tutaj z Izajasza. I knockout. I wychodzi człowiek z taką satysfakcją. Była dobra ewangelizacja, nawet się nie odezwał. Nie miał nic do powiedzenia. Tak go zewangelizowałem, że nie wstał. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. A jeżeli się zdarzy, że kogoś byśmy jednak zewangelizowali tą metodą, wyobrażacie sobie, jakim ewangelistą on się wtedy staje?
jeżeli on zechce być jeszcze lepszym ewangelistą od tych, którzy jego zewangelizowali. To już aż ogień piekielny czuć, kiedy on głosi Ewangelię. Na szczęście na mojej drodze stawali ludzie, którzy chodzą z Panem Jezusem, którzy pokazali mi swoim życiem, swoimi słowami, swoim charakterem, że to nie tylko mieć rację i te racje przedstawiać logicznie innym i znać teksty Pisma Świętego na pamięć, ale to przede wszystkim chodzić z Jezusem, budzić się rano i mieć z Nim relacje i być napełnionym Jego Duchem, nie tylko czuć duchowość i czuć energię do walki z całym światem, złym światem, ale mieć cierpliwość, łaskawość, łagodność, miłość do drugiego człowieka i współczucie. Dlaczego ewangelizujemy? Czy dlatego, że trzeba, że kazano, że Babilon upadł? Czy dlatego, że zakochałem się w Panu Jezusie i uwielbiam o Nim opowiadać? Opowiadać o Jego powtórnym przyjściu, żeby inni mogli Go spotkać, bo miejsca jest dużo i każdy się zmieści. Jaka jest różnica pomiędzy mną w kościele, a mną w tygodniu? Gdziekolwiek jesteśmy, w pracy, w szkole, no i w domu. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Tam Pan Jezus opowiada o sądzie. Jak to pewnego dnia zbierze wszystkich i oddzieli i postawi jednych po lewicy, a drugich po prawicy. I tu nie będzie egzaminu z teologii, nie będzie kwestionariusza ze znajomości przykazań i proroctw. Dobrze jest je znać, bo łatwiej jest wtedy chodzić wąską drogą. Diabeł, jak lew ryczący, próbuje nas pożreć, pochłonąć i oszukać. Dlatego tak dobrze jest znać Pismo Święte. Ale nieraz ta nasza znajomość Pisma Świętego wbija nas w pychę. I czujemy się duchowo lepsi. Unosimy się w powietrzu. A to nie o taką duchowość chodzi w Piśmie Świętym. Chodzi o chodzenie po ziemi, twardo po ziemi, realnie patrząc na świat, pomagając innym, wdowie i sierocie, a najbardziej i właśnie w tym obrazie sądu ostatecznego, który jest w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale. Pan Jezus mówi do jednych: przyjęliście mnie, a do drugich nie przyjęliście. Nakarmiliście, a wy nie nakarmiliście. Odwiedzaliście, a wy nie odwiedzaliście. I wreszcie w 40 wierszu. Takie sedno tego obrazu i tego, jak Pan Jezus sądzi nas jako ludzi. Czy patrzy na kryteria teologiczne? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. To, jak traktujemy nie tych bogatych, tych zacnych, dostojnych, nie tych nawet średnia krajowa, ale słowo mówi, jak traktujemy tych najsłabszych. Jak traktujemy dzieci. Czy dzieci są nieważne i się cicho i się nie kręć? Czy są dla nas kimś ważnym na nabożeństwie? Jak traktujemy grzesznika? Jak traktujemy człowieka, którego szatan związał nałogami? Nie znamy jego historii. Jak na niego patrzymy? Czy omijamy go łukiem, bo pachnie grzechem? A sami być może jeszcze bardziej w oczach nieba brzydko pachniemy grzechem pychy i dumy. To, czy jesteśmy ludźmi pełnymi ducha, to widać po tym, jak traktujemy innych. Czy będzie to na pokaz? To się da wyczuć. O, dzieci najlepiej to wyczuwają. Dzisiejszy świat
Być może tak bardzo zaświadczony. Być może tak bardzo niezainteresowany Pismem Świętym, ale wyczuwa szczerość i obłudę. I kiedy ktoś mówi proste rzeczy, ale płynie to z serca, jest to pełne ognia i Duch Święty wkłada słowa z serca do serca przenosi, to ludzie mówią, to było coś interesującego. A można mówić nadzwyczajne teologiczne wykłady i ludzie mówią bełkot. Nic nieznaczący bełkot. Dlatego nie silmy się w naszym życiu na oczarowanie ludzi naszą mądrością, ale w szczerości, abyśmy opowiadali, kim jest dla nas Pan Jezus, żebyśmy mieli z Nim relacje, żeby było o czym opowiadać. I wreszcie w ramach historii, bo każde kazanie ma swoją historię, ja w kilku momentach mówiłem o swoich poszukiwaniach mojej duchowości, unoszeniu się gdzieś tam na wyżynach, wznoszeniu się i szukaniu nie tam, gdzie trzeba. Będąc właśnie tutaj w seminarium, studiował tutaj pewien człowiek, którego wspomnę bardzo anonimowo, ale był tą bardzo pozytywną postacią. I on tak, jako jeden z niewielu, tak ciepło mówił o Panu Jezusie. O tym, kim Pan Jezus jest w jego życiu. I czuć było, że naprawdę mają relacje. Ja byłem pełen gorliwości w zdobywaniu wiedzy teologicznej, żeby, wiecie, być takim dobrym szermierzem słowa i żeby każda polemika mogła kończyć się zwycięsko. A tymczasem w nim zobaczyłem spokojnego człowieka, który zna Pana Jezusa, a wszystko inne jest dodatkiem. Tak łatwo przychodzi nam mówienie o ciekawostkach teologicznych, a tak trudno o tym, co Pan Jezus zrobił w naszym życiu. Kim On jest, jak działa, jak jest obecny. Mówienie ciepło o Chrystusie. Czy to jest autentyczne, czy to jest wypływające z serca, czy to będzie teologiczna postać, która nas zbawiła, która umarła za nas, czy to będzie mój bliski przyjaciel, mój Bóg, z którym rozmawiam rano i chodzę z Nim cały dzień. Ludzie tęsknią za kimś takim, żeby spotkać takiego Boga. Nie takiego Boga, przed którym tylko trzeba drżeć w oczekiwaniu na sąd i wypełniać kolejne zalecenia duchowości, ubrania, pozy, miny. Bliski, przyjazny Bóg, ciepły, serdeczny, współczujący, przebaczający. I właśnie obraz tego człowieka w seminarium był dla mnie tak bardzo przełomowy. Zapragnąłem chcieć również znać takiego osobistego Pana Jezusa. I powiem wam, że wszystkie pozy duchowości nie mają żadnego sensu. Można być, lepiej być tym celnikiem, który stoi gdzieś tam z tyłu, bije się w pierś i mówi: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Więcej nadziei dla niego. Lubię zdawać sobie sprawę ze swoich słabości. I cieszę się, że w moich słabościach Chrystus odnosi swoje zwycięstwa. Że kiedy opowiadam o Nim, to nie muszę opowiadać o sobie i pokazywać siebie, bo widzę i wiem, kim ja jestem, ale wiem, że On jest mocny. Zbawienie nie jest ze względu na moją postawę i moje osiągnięcia. Mogę robić 100 duchowych pompek i przepływać 2 baseny na jednym oddechu. Takie duchowe baseny. Mogę dokonywać rzeczy niezwykłych w takim duchowym wymiarze. Tak by się wydawało. Ale i tak to mnie nie zbawi. Jedynie co mnie zbawi, to moja relacja. Taka na co dzień, taka życzliwa, która objawia się w moich działaniach, w moim życiu z drugim człowiekiem. Kiedy przyjmuję przebaczenie od Pana Jezusa, widząc, kim jestem, w
wtedy o ile łatwiej to przebaczenie, życzliwość, cierpliwość jestem w stanie objawiać w stosunku do innych. I nie widzę nikogo gorszego. Bo wszyscy jesteśmy takimi samymi grzesznikami. I tylko ze względu na Pana Jezusa możemy mieć zbawienie. Kiedy to staje się sednem naszego życia, cieszę się, że Jezus mnie zbawił, że jest kimś dla mnie bliskim. Życie płynie samo, naturalnie. On jest obecny. Nie muszę się starać o przybranie odpowiedniej miny. Nie zastanawiam się, jak powinienem się ubrać. No ładnie, porządnie, przyzwoicie, kiedy idę wielbić Boga. Wszystko staje się dodatkiem, a sednem jest Pan Jezus. Zatem, kiedy zaczyna się ten kolejny rok akademicki, jeżeli chcesz czegoś poszukiwać w swoim życiu, to poszukuj przede wszystkim bliskiej, codziennej, osobistej relacji z Panem Jezusem, który będzie powoli pokazywał, jak bardzo słabi jesteśmy i jak bardzo On jest mocny. To nie jest komfortowe widzieć siebie słabym, ale to jedyna droga do zbawienia, bo my jesteśmy słabi, a On jest mocny. I niech Jemu będzie chwała za to, że udziela Ducha Świętego, który nie pozostawia nas takimi samymi, który wypełnia nas i przemienia, który sprawia, że działanie dla innych ludzi staje się czymś naturalnym. Nie potrafimy przejść obok słabego i potrzebującego. Zostawiamy swoją sferę komfortu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Stajemy się podobni do Pana Jezusa, bo On jest obecny w naszym życiu. I tak to działa i to jest ta jedyna duchowość, jeżeli mielibyśmy już jakąś znaleźć. Nie ma duchowego życia bez zamieszkania Pana Jezusa w naszym sercu. I Jemu niech będzie chwała za to, że nas słabych jest gotów przygarnąć i cały czas w cierpliwości nas prowadzić. I za to, że nas zbawił. Jemu chwała. Amen.